Cześć, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. Autoportrety, selfie, selfiaczki czy samopstryki. Niezależnie od tego, jak je nazwiecie, muszę przyznać zupełnie szczerze, ja ich nie lubię. Nieodzownie kojarzy mi się z robieniem dzióbków. Natomiast lubię szerokokątne obiektywy i tak się składa, że w 2017 roku LG postanowiło połączyć jedno z drugim w swoim nowym średniopółkowym modelu K10 2017 i poprosiło mnie, żebym przetestował, co ten aparat umie i jak wygląda w porównaniu z innymi urządzeniami, które są dostępne na rynku. W związku z tym sprawdźmy, czy rzeczywiście szeroki kąt robi różnicę, a jeśli tak, to jaką. Na początek techniczne szczegóły. Oczywiście nie w temacie samego K10 2017, bo o nim będę opowiadał w pełnej recenzji telefonu, która pojawi się w ciągu najbliższych dni. Dziś skupiam się na samym aparacie do selfie. K10 2017 ma na froncie matrycę 5-megapikselową, pracującą w dwóch trybach. Standardowym, takim jaki znajdziecie w wielu innych smartfonach tej klasy, i właśnie szerokokątnym. On pozwala na rejestrowanie zdjęć, na których widać znacznie więcej niż na samopstrykach robionych konkurencyjnymi telefonami. A przynajmniej tak zapewnia LG. Zaraz to oczywiście sprawdzimy. Wartość przysłony to 2.2, pole widzenia to zaś 120 stopni. I to jest dokładnie tyle samo, ile można było znaleźć w dodatkowym szerokokątnym aparacie w LG X-Cam i niewiele mniej niż widzi obecny flagowiec marki, czyli LG G6. Jeśli chodzi o interfejs, jest chyba wszystko, co potrzebne. Upiększanie, możliwość doświetlania się ekranem, zresztą wydaje mi się, że te funkcje wymyśliło właśnie LG. Są także zupełnie ładne filtry oraz możliwość wyzwalania migawki na różne sposoby, np. komendą głosową, gestem dłoni po zaciśnięciu pięści lub automatycznie, kiedy telefon wykryje twarz. Ja w tym miejscu pozwolę sobie również zastrzec, że niestety nie jestem mistrzem w robieniu selfie. Żadna ze mnie Kim Kardashian, wręcz przeciwnie. W związku z tym, jeżeli dopatrzycie się na zdjęcia, które zaraz będziemy razem oglądać, jakiejś koślawej kompozycji, wybaczcie. Druga sprawa jest taka, że w tym odcinku skupiam się tylko i wyłącznie na polu widzenia aparatu K10 2017, a nie na jakości robionych zdjęć. Z prostego względu, odkąd używam tego telefonu, odkąd go testuję, nie było ani jednego słonecznego dnia. Cały czas jest ponuro i ciemno, a z recenzenckiej rzetelności wypada mi dać szansę aparatowi również w dużo lepszych warunkach. Przechodząc do samych zdjęć, popatrzmy wreszcie na nie. Nacykałem ich trochę w obu trybach, standardowym i szerokokątnym, i pierwsze, co się rzuca w oczy, to fakt, że LG nie ściemnia. Rzeczywiście szeroki kąt pozwala zarejestrować na fotach znacznie więcej. To się może przydać, kiedy chcecie złapać jakiś zabytek, który jest za Wami. Ja testowałem to na zabytkowym kościele w moim mieście i na Zamku Królewskim w Warszawie. Albo po prostu macie jakąś ładniejszą scenerię czy widoczek. Szeroki kąt oznacza także, że w takich sytuacjach nie trzeba się odsuwać od danego obiektu. Zresztą nie zawsze da się to zrobić. Kiedy robiliśmy sobie zdjęcie z moimi rodzicami na tle ruin zamku, mgła była na tyle duża, że gdybyśmy odeszli dalej, w ogóle nie byłoby go widać. Oczywiście szeroki kąt przyda się także w sytuacjach, gdy chcecie złapać na jednej focie większą grupę ludzi. Selfie stick nie jest wtedy potrzebny, wystarczy średnio długa ręka. Pozwoliłem sobie także porównać pole widzenia z LG K10 2017 z kilkoma konkurencyjnymi smartfonami. Xiaomi Redmi Note 4X, Samsungiem Galaxy J5 2016 i Huawei P9 Lite. Różnica w tym, co udaje się uchwycić aparatem do selfie w średniopółkowcu LG, jest duża. Widać ją gołym okiem i prawda jest taka, że w tym aspekcie nowa K10 nie ma póki co na razie konkurencji. Podsumowując, prezentując mniej więcej rok temu serię X, LG obiecywało, że będzie po kolei wprowadzać do średniopółkowych smartfonów cechy urządzeń flagowych. I zdaje się, że ten trend dotarł również do serii K. To mi się podoba, uważam, że to jest dobry ruch ze strony producenta. W obliczu tego, że pierwsza K10 była ogromnie popularnym telefonem, nowej generacji przyda się jakiś wyróżnik. No i rzeczywiście K10 2017 taki wyróżnik ma. Szerokokątny obiektyw sprawia, że to urządzenie jest w jakiś sposób unikatowe w swojej klasie. I jeżeli lubicie cykać sobie zdjęcia na różnych ładnych tłach, myślę, że żaden inny telefon za te pieniądze nie pozwoli robić tego tak wygodnie. Dobra wiadomość na koniec jest również taka, że K10 2017, którą trzymam właśnie w dłoni, mogę Wam oddać w konkursie dzięki uprzejmości LG. W związku z tym zapraszam do wzięcia w nim udziału. Warunki jak zawsze są trzy. Po pierwsze, trzeba polubić ten odcinek. Po drugie, trzeba zasubskrybować kanał. A po trzecie, trzeba wpisać do komentarza synonim do słowa selfie. Selfie to jest oczywiście anglicyzm, w związku z tym postarajmy się wymyślić jak najwięcej polskich odpowiedników. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest ich ograniczona ilość, w związku z tym nie będę się obrażał, jeżeli one będą się powtarzały. Każdy, kto napisze takie słowo, które będzie synonimem do selfie, ma szansę wygrać. Oczywiście tak jak zawsze wybieram zwycięzcę na chybił trafił. Oczywiście tak jak zawsze konkurs potrwa 7 dni i oczywiście tak jak zawsze możecie doczytać sobie więcej szczegółów na jego temat w opisie, jeżeli mielibyście ochotę. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej Mobzilli. Do zobaczenia w kolejnej. Trzymajcie się. Cześć!